przystań i posłuchaj, to podcast o nas samych. O mnie, o Tobie, o Twoich bliskich i dalszych znajomych, o ludziach. Ja nazywam się Natalia i jestem częścią ośrodka psychoterapii Przystań. W tym podcaście goszczę terapeutki i terapeutów z naszego ośrodka. Rozmawiamy o emocjach i relacjach. Zostań naszym subskrybentem bądź subskrybentką i zapisz się na nasz podcastowy newsletter, aby być na bieżąco. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego podcastu. Przystań i posłuchaj. Zapraszamy. Dziś o mentalizacji porozmawiam z Renatą Pawłowską, psycholożką, psychoterapeutką systemową. Renata w ośrodku psychoterapii Przystań pracuje z pacjentami indywidualnymi i parami i dodatkowo współprowadzi grupę psychoterapeutyczną dla osób z tak zwanym syndromem DDA. Renata pracuje w obszarze rehabilitacji psychiatrycznej. Cześć Renata. Cześć Natalia. Skoro o mentalizacji mowa, no to trzeba na samym początku wyjaśnić to trudne słowo mentalizacja. Więc czym tak naprawdę jest mentalizacja? No jest to taki koncept bardzo szeroki, dość skomplikowany, chociaż niektórzy twierdzą, że jest to taka koncepcja, która w sumie nie jest specjalnie odkrywcza, bo tak naprawdę to przeciętnie zdrowy, zrównoważony psychicznie człowiek całkiem nieźle mentalizuje i nawet nie wie, że to robi. No ale jak to w teorii psychologii lubimy sobie rzeczy nazywać, im bardziej je nazwiemy, tym później mogą być one bardziej przydatne w zastosowaniu. Mi się podoba taka definicja jednego z twórców tego konceptu, Batemana, że mentalizacja to takie widzenie siebie z zewnątrz, i patrzenie na innych od środka. I właściwie to pojęcie tej mentalizacji funkcjonuje w literaturze no już tak mniej więcej od lat 70. XX wieku, a chociaż na początku go używano jako takiego terminu w kontekście szeroko opisywanej teorii umysłu i łączono z deficytami takimi charakterystycznymi dla dzieci z autyzmem. Chociaż ta teoria umysłu określa właściwie taką umiejętność wnioskowania o stanach mentalnych innych osób i była krytykowana za taki zbyt wąski, ograniczony charakter, który nie uwzględniał, nie wiem, jakiejś relacyjności, takich aspektów emocjonalnych w rozumieniu jakby zachowań innych. Bo w zasadzie jest to taka koncepcja, która mówi o tym, że możemy myśleć o emocjach, możemy rozumieć stany własne uczucia, myśli, pragnienia, intencje, a też jakby wnikać w to, co inni mają w głowie i też ich jakby stany mentalne, czyli coś, czego nie widać gołym okiem, a potrzebujemy do tego takiego myślenia symbolicznego, które się wykształca dopiero na pewnym etapie rozwoju. No więc tak na początku tych lat 90. Peter Fonagy przedstawił taką rozszerzoną koncepcję tej mentalizacji i ona była osadzona w koncepcji psychodynamicznej. I opisuje ona taki prawidłowy rozwój self, czyli ja, oraz sposób, w jaki zaburzenia w zakresie tej mentalizacji mogą być związane z wczesną traumą i taką jakością relacji między matką a dzieckiem. I to mogło powodować określone trudności w funkcjonowaniu psychicznym dorosłej osoby. Nie? Czyli na początku głównie w kontekście tej traumy, potem ta koncepcja, ten koncept ewoluował. Inni badacze opisywali tą mentalizację jako taką zdolność matki do opracowywania, przekształcania i nadawania znaczenia pierwotnym i takim sensorycznym doświadczeniom dziecka. I poprzez to, że ta matka jakby odzwierciedlała przez tak zwany mirroring, przez takie przytomne, właściwe
odzwierciedlanie, nie wiem, emocji tego dziecka, nazywanie mu, nie, takie pytania, czy jak dziecko, nie wiem, się skrzywi i płacze, to matka się zastanawia, mówi do niego głośno, czy a może jest ci zimno, a może jesteś głodny, o, ale się cieszysz, ale, nie, czy jakby tłumaczy mu jego takie pobudzenia też takie fizyczne, nie, generalnie emocje mają taki charakter fizyczny. I dziecko może potem jakby przyswoić, tak jakby zinternalizować się to, ten taki proces jakby myślenia o tym, co mu się dzieje. Bion też twierdził, że ta zdolność do mentalizacji matki, znaczy dziecka przez matkę, zależy też od tego, w jaki sposób ona może swobodnie fantazjować na temat przeżyć dziecka, nie? Że żeby ta adekwatność tego odbioru dziecka zależy od tego, na ile matka, jak dużo może wymyślić hipotez, co z tym dzieckiem może się dziać, że ona to sprawdza, że nie przywiązuje się do jakiejś jednej swojego wytłumaczenia, czy nie wiem, czy być może ma taki lękowy styl przeżywania swojego macierzyństwa i ciągle jest jakaś taka zamartwiona czy zatroskana. I mentalizacja to jest też taki wyobrażeniowy proces psychiczny, który polega na odbieraniu i rozumieniu jakby zachowań własnych i innych osób, które jakby wynikają z takich intencjonalnych stanów mentalnych. I mentalizacja też zakłada zdolność do tworzenia takich reprezentacji przyczynowych stanów umysłowych, własnych i innych. I też to zakłada, że rozróżniamy między wewnętrznymi a zewnętrznymi jakby tymi stanami, czyli właściwie rzeczywistością, tak? Wewnętrzną rzeczywistością własną i zewnętrzną rzeczywistością drugiej osoby. Nie? Że to zakłada, że nie ma takiej fuzji. No dobra, to możesz podać nam jakiś przykład? Przykładem może być takie funkcjonowanie dziecka, które jeszcze nie zdobyło tej umiejętności mentalizacji, kiedy na przykład nie odróżnia jeszcze jakby swoich przeżyć myśli od tego, co się dzieje na zewnątrz, tak? I na przykład, jeżeli ono ma takie wrażenie, że inni czytają w jego myślach, tak? Rozumieją jego stany, to jest takie podobne, nie wiem, jak u psychotyków, tak? Że inni mogą oglądać moje myśli, znają je, a ja mogę też sterować myślami innych, nie? Czyli że otoczenie może wpływać na moje wnętrze, a ja bezpośrednio na innych, nie? Dziecko później się jakby uczy, że jest kimś odrębnym. Znaczy myślę, że u dorosłych ludzi to bardziej polega to na tym, że zdajemy sobie sprawę z tego, co jest nasze, a co nie jest nasze, tak? Co odróżniamy, to, co jakby w intencjach możemy innym przypisywać, od tego, jakby co oni rzeczywiście mogą, nie wiem, czuć, myśleć i tak dalej, nie? Że nie projektujemy na innych swoich stanów, nie? Że wiąże się to też z takim brakiem takiego myślenia jakby omnipotentnego, że ja jestem w stanie wpływać na innych, nie? W taki sposób, że oni jakby są w mojej funkcji, nie? To wiąże się często z różnymi zaburzeniami osobowości, też takimi, nie wiem, sztywnym sposobem postrzegania jakby siebie i innych w takim nierozdzieleniu, nie? Takiej fuzji często. Okej. No i też jakby mentalizacja, kiedy wyjaśniamy, nie? Bo też myślimy o swoim zachowaniu, dlaczego o zachowaniu innych, zakłada, że uznajemy różne okoliczności, konteksty, jakieś przeszłe doświadczenia jednostki, nie? Że to jakby, że zachowania z czegoś wynikają i u nas, i u innych. I oprócz takich aspektów związanych z funkcjonowaniem interpersonalnym, podkreśla się też znaczenie mentalizacji dla jakby takich procesów samoregulacji, dla takiej spójności ja. No. I taką podstawą też zdolności do mentalizacji jest uznanie jakiejś takiej reprezentacyjnej natury stanów umysłowych. Nie? No i te teorie, jakie tworzymy tak intuicyjnie na temat funkcjonowania drugiej osoby, jej zachowania, mają też źródło w takich wewnętrznych stanach umysłowych, nie? Że to nasze jakieś przewidywanie, wyjaśnianie, spostrzeganie, rozpoznawanie, przypominanie, jakieś interpretowanie czy wyobrażanie sobie, nie? To wszystko wchodzi w skład jakby tej mentalizacji. I daje też taką możliwość do skupienia uwagi na takiej zupełnie odmiennej perspektywie, niezależnej od tej naszej takiej egocentrycznej perspektywy czy jakichś stereotypowych reakcji.
nie? Czyli takie zatrzymanie i pewnego rodzaju refleksyjność. No i też jakby powiem jeszcze tylko o takich kilku wymiarach mentalizacji, żebyśmy mogły jakoś pójść dalej, że dzielimy ją też na taką kontrolowaną, taką jawną, explicite inaczej, czyli taki świadomy i właśnie refleksyjny sposób wypowiadania się czy rozumienia świata psychicznego własnego czy innych ludzi. I on tak dość mocno angażuje procesy uwagi, jest taki mocno refleksyjny, często w gabinecie psychoterapeutycznym, jak terapeuta próbuje jakby wniknąć, rozumieć świat pacjenta, to używa tej mentalizacji takiej kontrolowanej. I też mamy taką mentalizację jakby automatyczną, taką utajoną, implicite. To jest taki sposób nieświadomego, takiego często niespecjalnie refleksyjnego, intuicyjnego sposobu. Na przykład podczas, nie wiem, swobodnej rozmowy, nie? Kiedy jakby tak bez wysiłku, jakby w cudzysłowie utrzymujemy stan umysłu partnera rozmowy jakby w swoim umyśle, nie? Czyli to takie bardziej jest nieświadome. I też mentalizację dzielimy też ze względu na wnioski na temat własnych stanów mentalnych czy innych osób, czyli taka mentalizacja w kontekście autorefleksyjnym i interpersonalnym. Nie? Czyli podstawą mentalizacji o stanach umysłu innych osób jest jakby właśnie to uznanie odrębności umysłu innego od własnego. Nie? Czyli myślę o sobie, myślę o innych. Nie? Czy jak rozpoznaję i wnioskuję niezależnie od własnej perspektywy i własnego zaangażowania w relacje z tą osobą, nie? Czyli taka decentracja tak zwana. Później takim następnym wymiarem jest taki wymiar emocjonalny i takie aspekty poznawcze. No to tak, że zarówno jakby w treści i w procesie. I oba te aspekty powinny pozostawać w takiej ciągłej interakcji i działać w taki zintegrowany sposób, żeby to wnioskowanie jakoś tak przebiegało w taki trafny i kompletny sposób, nie? Czyli ten poznawczy aspekt to o czym wcześniej wspominałam, ta teoria umysłu, czyli takie myślenie w kategoriach własnych przekonań i przypisywania innym przekonań, pragnień. I ma to na celu takie rozumienie, jakby przewidywanie ich zachowań, jakichś tam społecznych, nie? Też ten poznawczy aspekt to jest takie rozumienie aluzji, na przykład oszustwa, jakichś metafor czy ironii, nie? A ten emocjonalny aspekt, który trochę będzie się później sklejał z jakąś taką empatią dla niektórych, to jest taki aspekt, który odpowiada za taką zdolność do rozpoznawania, rozumienia, wnioskowania na temat stanów ich emocjonalnych, swoich i innych. Nie, to też się różni tym od empatii, że też swoich emocji. I zawsze się jakby odnosi do ja, jest takim jakby emocjonalnym. No, jakby czujemy tak coś w stosunku do obiektu, do drugiej osoby. Czyli empatia to jest tylko część mentalizacji? Tak, bo jakby nawet z takich badań neuronaukowych wynika, że ten obszar mózgu odpowiedzialny za empatię jest mniejszy niż ten odpowiedzialny za mentalizację, nie? Że mentalizacja jest bardziej złożona i to jest nie tylko jakby zdolność do wejścia w skórę drugiej osoby, ale też, że możemy nie tylko przeżywać, ale też mamy taką gotowość do obejrzenia tego, co się dzieje jakby w szerszym kontekście, nie? Czyli na przykład dostrzeżenia takich związków przyczynowo-skutkowych, nie wiem, dlaczego to się dzieje, co mi to robi, nie? Tak jakby taki metapoziom myślenia o danym wydarzeniu, nie? Na przykład, nie wiem, takie dziecko, które jakby mentalizuje jakąś sytuację, na przykład widząc, nie wiem, koleżankę na boisku, która się przewróciła, to najpierw jakby to zauważa, nie wiem, podchodzi, najpierw empatycznie stara się jakby, nie wiem, powiedzieć o tym, że nie wiem, że współczuje, że widzi, że coś się dzieje, jakoś potrafi zapanować nad swoimi emocjami, tak, no nie wiem, też się nie rozpłakać, nie zdenerwować, nie być przerażoną tą sytuacją, tylko jakby udzielić wsparcia i nie wiem, porozmawiać o tym, przekazać, nie? Czyli to jest jakby w takim szerszym sensie, nie? Czyli właściwie to jest taka zdolność do rozpoznawania też własnych uczuć, myśli, intencji i tak dalej. Takie myślenie o myśleniu, nie? Że jakby to ta mentalizacja jest takim szerszym, taką wersją jakby rozszerzoną empatii. Ale to prawda, że my
To znaczy myślę sobie, że nie wiem, czy tylko zdrowi ludzie, ale że to jest po prostu takie bardzo naturalne. Rzeczywiście teraz my o tym rozmawiamy i opakowujemy w to, to takimi wzniosłymi słowami, ale to są takie bardzo proste i przyziemne rzeczy. Takie wręcz, że nikt by się chyba, nikt się nad tym nie zastanawia, a to jest mentalizacja właśnie. No zaiste, ale to z takich może ciekawostek, które nie są takie oczywiste, jak takie właśnie popularne myślenie często o psychologii, że na przykład, no bo bywa też tak, że właśnie empatia często nawet przeszkadza w takim poznawczym rozumieniu drugiej osoby, nie? Kiedy na przykład nasze emocje nas zalewają, albo też były takie badania, nad osobami z zaburzeniami osobowości borderline, nie? Bo ta mentalizacja była i jest celowana często właśnie do terapii takich osób, czy jakichś trudnych nastolatków, czy generalnie osób, które mają problem z jakąś impulsywnością, nie wiem, matek stosujących przemoc, albo osób, dla których jakby rozumienie siebie i innych jest ograniczone z jakichś powodów. I okazało się, że kiedy osoba z zaburzeniami osobowości borderline wchodzi w bliższą relację, co jest zresztą często dla takich osób trudne, tak żeby zaufać i jakoś być w jakiejś bliskiej relacji takiej z terapeutą, to ta zdolność do mentalizacji się zmniejsza. Znaczy w takim sensie że w jakiś sposób zaburza jakby pracę, nie? Jakby rozumienie, nie? Ale to już są takie niuanse, powiedzmy. Okej. Okej. Mówiłaś na samym początku o tym, że jakby relacja matki z dzieckiem jest najważniejsza i dzięki niej kształtuje się właśnie ta zdolność do mentalizacji. Tak. Czyli ja mam rozumieć, że to jest jeden jedyny czynnik? Czy jeszcze są jakieś czynniki w tym okresie takim dziecięcym, które mogą wpływać na późniejszą zdolność do mentalizacji? Znaczy myślę, że może nie jedyny, ale najważniejszy, nie? Czyli ta jakość i klimat tej emocjonalnej relacji między matką i dzieckiem i to rozumienie wewnętrznego świata dziecka przez opiekuna jakby odgrywa rzeczywiście tą decydującą rolę właśnie w zdolności do regulacji emocji, kontroli uwagi, właśnie mentalizacji, poczucia sprawstwa u dziecka, nie? Czyli to są takie rzeczy, które się kształtują wtedy. I też mentalizacja jest takim kluczowym czynnikiem w międzypokoleniowej transmisji bezpiecznej albo zaburzonej więzi przywiązania, nie? Że to jeżeli opiekun odzwierciedla, jakoś rozumie i opracowuje stany mentalne dziecka, to ono potem jakby zamienia to w taki proces intrapsychiczny, tak jakby uwewnętrznia. I też wspominałam o tym bezpiecznym przywiązaniu, które jest też związane jakby z takimi czynnikami, które dotyczą matki. Nie? Że to, jak kształtuje się ta zdolność, jest też związane jakby z takimi predyspozycjami czy dyspozycjami samej matki. Na przykład tym, czy ona sama miała bezpieczne przywiązanie w okresie ciąży, czy ona sama miała taką dobrą mentalizację przez własnych rodziców, nie, w okresie dzieciństwa. Tak, no, trudno, trudno przekazać coś, czego się samemu nie dostało. Tak. Czyli jak samo było mentalizowane przez matkę. No i też w takim późniejszym okresie, kiedy dziecko jest już starsze i zaczyna eksplorować świat, to istotne jest, żeby ten rodzic był rzeczywiście taką bezpieczną bazą, taką przystanią, do którego w tym okresie, kiedy dziecko się separuje i coraz bardziej jakby oddala w pewnym sensie od rodzica, to taka świadomość i bezpieczeństwo, że gdziekolwiek tam dziecko się odwróci, to ten rodzic gdzieś jest i czuwa i że może do niego bezpiecznie wracać bez takiego poczucia, że nie wiem, że opuszcza, że rodzic jest z tego powodu jakiś zawiedziony. Nie wiem, no, różne bywają takie trudności separacyjne, często też ze strony rodziców, którym trudno jest, kiedy dziecko się oddala, nie? Tam począwszy od tego wczesnego okresu podejrzewania, kiedy dziecko się uniezależnia już i wyjście z domu, kiedy jest następny kryzys, że trzeba temu dziecku dać wolność. Nie? Ale jeżeli ten rodzic jest rzeczywiście tą bezpieczną bazą, to dziecko może jakby eksplorować świat, uczyć się, jakby też to poczucie bezpieczeństwa sprawia, że ono mając taką nie ulega jakimś takim wewnętrznym pobudzeniom emocjonalnym wysokim, które
przeszkadzają w jakby w takim spokojnym, refleksyjnym obrabianiu sobie rzeczywistości. Nie? Mhm. I to tak eksploruje stany własne, innych osób, nie? Że nawet jakieś negatywne doświadczenia emocjonalne mogą jakby wspomagać ten rozwój, jeżeli są jakoś właściwie opracowane, tak? Jeżeli rodzic tłumaczy, co się wydarzyło, dlaczego to dziecko tak się zachowało, a może dlatego, tak? To wielość różnych interpretacji, które rodzic gdzieś przedstawia. No ale też oczywiście są, oprócz, no tak już, żeby nie było, że to wszystkiemu tam winni ci pierwsi opiekunowie, no to też, no, jak to w psychologii, no też istotne są te czynniki genetyczne, jakieś temperamentalne cechy dziecka, jakieś też, nie wiem, status socjoekonomiczny rodziny, różne czynniki w tym początkowym okresie. No jakieś środowisko, wiadomo też, w jakie środowisko dziecko trafi, takie rówieśnicze, czy jest ono takie właśnie jakieś bezpieczne i przyjazne, czy od początku są jakieś takie trudności, które dziecko wycofują i wiadomo, że lęk czy stres nie wpływa dobrze na jakieś takie swobodne rozglądanie się, nie, w sobie czy w otoczeniu. Mhm. No a jak to wygląda w dorosłym życiu? Co może zaburzać zdolność mentalizowania już w dorosłym życiu? W dorosłym życiu. Czy nic? No oczywiście, że może dojść do takiego do takich zaburzeń i to, no, to podobnie jak u tych dzieci, że tak powiem, później jakby przenosimy też te wzorce i takiego emocjonalnego reagowania. I takie bardzo silne emocje, na przykład, nie wiem, jakiegoś strachu albo stresu, złości, czy na przykład zakochania, tak? To jest taki stan, który no, pozbawia ludzi, że tak powiem, tak zwanego czoła, nie? I przestają jakby myśleć, tylko takie zupełnie inne, starsze części filogenetycznie mózgu się wtedy działają i człowiek jest w takim stanie mocno odklejonym od rzeczywistości i przeżywa taki rodzaj haju i na pewno nie ma dobrego kontaktu z rzeczywistością, nie? Jak w jakichś idealizacjach i tak dalej, no i później jakby ten powrót do rzeczywistości bywa trudny i to w jaki sposób sobie człowiek radzi z tym urealnianiem, później decyduje o tym, czy ten związek jakoś przetrwa, czy nie przetrwa. No jeśli chodzi o te uczucia takiej, nie wiem, dużej złości czy wściekłości, tak, no może być tak, że nasze dziecko czy partner nas jakoś wyprowadzi z równowagi i w tym momencie nie jesteśmy w stanie myśleć, tak, no w ogóle generalnie stres ma taką właściwość, że mówiąc tak w cudzysłowie zalewa mózg i trochę odcina to czoło, więc jakby trudno w tym momencie się zastanawiać, a dlaczego on to zrobił, a co ja o tym myślę, a z innej perspektywy i tak dalej, nie? Także my chcemy po prostu kogoś udusić na przykład w tym momencie, no jakoś specjalnie no, nie myślimy, tak. Nie? Na przykład no warto wtedy jakby uruchomić tą część taką związaną z takim myśleniem, no że jednak no wiążą nas jakieś pozytywne uczucia z tym, nie wiem, dzieciakiem czy z tym chłopem i ogólnie to jest fajny człowiek i go kochamy i no jakoś chwilę sobie trzeba dać na oddech i na uspokojenie się, żeby móc jakoś włączyć to myślenie. No ale też takie sytuacje właśnie często, nie wiem, takie emocjonalnie trudne historie, kiedy na przykład, no nie wiem, partner się odwraca, nie chce rozmawiać, tak, a my przychodzimy na przykład z pracy i chcemy się czymś ważnym podzielić, nie? Jeżeli ktoś ma taki wzorzec przywiązania jakiś mało bezpieczny, który się cechował jakimś brakiem jakiejś stabilności, nie wiem, dobrej uwagi ze strony rodziców, nie takiej właśnie bezpiecznej więzi, no to potraktujemy to jako odrzucenie, jako taki komunikat, że ktoś nas, nie wiem, nie kocha, nie chce rozumieć i w ogóle to już koniec, nie? I takie masywne jakby zniekształcenia też poznawcze, tak, wynikające z jakiejś aktywacji takich dezadaptacyjnych przekonań, nie? Które się wykształciły na tym pierwotnym etapie. Nie? Także nie tylko jakby emocje mogą zalewać, ale też cała to, co się zaczyna dziać jakby w myśleniu i interpretowaniu danej sytuacji właśnie tak mocno przeciwko sobie jest takim zniekształceniem. Albo no jeżeli na przykład rodzic
kiedy dziecko przychodzi ze szkoły z dwóją i czy tam teraz jedynką, za moich czasów były dwóje. I rodzic mówi, a ty jesteś głupi i leniwy, i to jest jego wytłumaczenie, albo drugie wytłumaczenie, i to są, wszystko się opiera na tych dwóch krańcach, że to, nie wiem, nauczyciel jest głupi i nie potrafi, nie wiem, wiedzy przekazać. I tak, i, no i później jakby w życiu trudno szukać różnych innych wyjaśnień, różnych sytuacji, nie, czy motywacji innych ludzi. Nie? I możemy też jakiekolwiek, nie wiem, wydarzenia jakby traktować jako takie przeciwko nam, nie? Że albo ktoś, no nie wiem, nas właśnie nie lubi i chce dla nas źle, tak? I spodziewamy się takich negatywnych jakichś zachowań ze strony innych ludzi, albo to my jesteśmy właśnie jakiś źli, winni, niewystarczający i tak dalej, nie? Czyli takie bardzo jakby wąskie kategorie jakby tego rozumienia siebie i innych. Mogą się uruchamiać. Tak. Taki właśnie czarno-biały, zawężony obraz świata, relacji, tak, no, że... No to jak można pracować nad tą zdolnością, albo nad odbudowaniem tej zdolności ewentualnie po jakichś silnych kryzysach? Czy można pracować, w ogóle najpierw może powinnam zadać pytanie, czy my jesteśmy świadomi, czy że nie potrafimy mentalizować? No to też jest takie pytanie, które zahacza już o taką jakąś dyspozycję związaną z mentalizacją, czyli takim krytycznym namysłem nad sobą. No nie wiem, no może ktoś na przykład wysłucha takiego podcastu i uzna, że jednak ma z tym kłopot, nie? Ale to tak raczej osoby z trudnościami w mentalizacji często mają takie właśnie myślenie czarno-białe, dość ograniczone, mają kilka szufladek, w których upychają rzeczywistość, nie? Myślą tak, nie wiem, zero-jedynkowo, albo przywiązują się do tego, że tylko oni mają rację i moja racja jest najlepsza i najsłuszniejsza. To wiąże się często też z takim myśleniem dogmatycznym, nie? Że też wszelka jakaś taka inność, odmienność, czy wielowersyjność, czy jakiś taki wieloobraz świata jest zagrażający, nie? Że wolę mieć te swoje kilka wyjaśnień, to mi daje jakieś poczucie, nie wiem, stabilności, bezpieczeństwa i nie zaburza mnie to w jakiś sposób emocjonalny, daje mi spokój. Nawet jeżeli to jest nieadekwatne, ciągle coś się takiego dzieje, że rzeczywistość skrzypi, zgrzyta, to tym gorzej jakby to faktów jest dla rzeczywistości, to wszyscy inni są, nie wiem, jacyś głupi i mają złe intencje, a nie, to są często takie osoby, które często wchodzą w jakieś konflikty, nie rozumieją, jakby nie mentalizują jakiegoś własnego wpływu na to, w jaki sposób na przykład, nie wiem, wchodzą w te interakcje, że nie odczytują właściwie tego, że na przykład ktoś na przykład ich nie rozumie, nie? Albo nie odczytują właściwie sygnałów zagrożenia, tylko mają jakieś swoje z góry założone, nie wiem, czy kryteria oceny, czy jakieś takie intencje, jakieś takie usztywnione osobowościowo często sposoby interpretowania. No i zasadniczo trudno jest to zobaczyć, że mam z tym kłopoty, że to poszerzanie na ogół jest jakieś takie bolesne, nie? To tak sobie wyobrażam to jako takie zderzenie, coś, co nas jakby konfrontuje i pokazuje, jak jest w istocie z nami, nawet jeżeli mamy o sobie takie wyobrażenia, że jesteśmy ludźmi światłymi, czy otwartymi, czy jakimiś elastycznymi, to zderzenie z innym, z jakimś rodzajem odmienności, nie? Że ten drugi, który jest inny od nas, on zazwyczaj wywołuje w ludziach takie dwie skrajne reakcje, albo takiego zaciekawienia, otwartości, takiego wynikającego z jakiegoś wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, że to, co jest jakby inne, czy inny człowiek, taki zupełnie inny od nas w tym sensie, jakby nie jest tym, który mi zagraża, i skoro jego prawda może być prawdziwa, to moja w tym momencie jest nieprawdziwa, nie? Że może być wiele tych prawd, nie? To takie trochę
myślenie, wprawdzie postmodernistyczne, ale myślę, że mające wiele sensu, tak? Że tak. Jest wiele wersji, że każdy ma jakąś swoją wersję, to też w terapii rodzin jakby jest bardzo istotne, patrząc na rodzinę, nie szuka się jakiegoś jednego wyjaśnienia, tylko widzi się, że każdy ma zupełnie swój ogląd tej rodziny i szuka się... I każdy jest okej. Tak, i każdy ma prawo do tego swojego oglądu. Mhm. Czyli jest jakby taka... Dobrze o tym mówisz. Równowartość tego. No i co można zrobić? No myślę, że no wiadomo, że terapia to jest jakimś takim wybitnym sposobem na nauczenie się tego mentalizowania i wtedy mamy takie narzędzie w postaci terapeuty, który właśnie zadaje te pytania, który poszerza tą perspektywę, który tam się dodłubuje, a co myślisz, jak czujesz, a co ci się wydaje, a czy może być inaczej i zadaje mnóstwo pytań, które jakby rozwijają tą zdolność do mentalizacji, ale też możemy to sami robić, nie? Na przykład znalazłem takie badania, że po 5 latach wystarczająco dobrego związku można względnie nadrobić na przykład taką zdolność do mentalizacji. Albo uczenie się bycia jakby z kimś blisko, tak, że można czuć intensywnie i jednocześnie mentalizować, nie? Że pomimo jakby tych gorących uczuć starać się używać tego czoła, nie? Czyli jakby wychodzić trochę z siebie i z takiej metapozycji zastanawiać się, co się właściwie tu wydarzyło po jakimś ochłonięciu, tak? Niektórzy, ostatnio spotkałam taką parę, która znalazła taki fajny sposób na dogadanie się. No ona jest taką raczej osobą spokojną, analizującą i tak przez intelekt, a on z kolei jest taki bardzo impulsywny i słabo właśnie chyba mentalizuje. No i kiedy ona w końcu zdecydowała się powiedzieć o swoich jakichś potrzebach, pretensjach, znaczy pretensjach na zasadzie jakichś takich oczekiwań, że coś jej nie pasuje, że coś chciałaby jakoś inaczej, no to on się zdenerwował i wyszedł posprzątać samochód. No i kiedy ochłonął i zaczęli pisać sobie przez WhatsAppa, nie? I wtedy zupełnie jakby jakość tej rozmowy się zmieniła, tak? Bo się jakoś lekko zdystansowali i po uspokojeniu jakiejś regulacji tych emocji okazała się ta wymiana. Też mówienie o faktach, mówienie ze swojej perspektywy, nie? Te wszystkie takie dość proste i pożyteczne zasady, że mówienie z tego miejsca od siebie, tak? O sobie, nie atakowanie tego drugiego jakoś przyniosło to taki fajny skutek, no. Że się dogadali, nie? Czyli... Tak, jest jakaś metoda. Mhm. Mhm. No też jakby możemy trenować jakby stawiając sobie dużo pytań, nie? Że w zasadzie taki umysł pytający, który cały czas, nie wiem, kwestionuje, nie? Który nie zatrzymuje się na jakiejś jednej odpowiedzi tylko dlatego, że, nie wiem, że jest ona wygodna, tak? Albo no, dlaczego tak w ogóle myślę? Skąd to przeświadczenie? Nie? Czy to jest... nie wiem, czy to jest moje, czy tak naprawdę ja projektuję na kogoś, czyli tak jakby przerzucam na przykład jakieś uczucia i tam je na przykład widzę i zwalczam. Nie? To taki dość niestety popularny mechanizm na poziomie takim jednostkowym i też społecznym. A podaj proszę przykład właśnie tej projekcji, bo no to jest takie fachowe słowo, projektować, a co to oznacza? Tak po polsku. No, projektujemy zazwyczaj takie uczucia, które są niewygodne, niechciane, których nie chcemy, nie lubimy, które trudno przeżywać. Możemy projektować, nie wiem, swój lęk, niechęć, nienawiść, swoją nieudolność, swoje poczucie, nie wiem, niższej wartości, no, czy cokolwiek, co jest trudne do utrzymania właśnie we własnym umyśle, nie? Czyli taka odwrotność trochę właśnie do mentalizacji. Czyli ja tego nie chcę i to w jakiś sposób wypieram, ale w taki sposób, że zaczynam widzieć te cechy jakby w drugiej osobie, tak? Że na przykład jakaś sytuacja mnie zdenerwowała, tak? Ale jakoś nie dopuszczam tego do świadomości, bo to zagraża jakoś mojej samoocenie, nie chcę tego czuć, albo generalnie mam jakiś problem ze złością. Bo na przykład, i tutaj zrobię małą dygresję, kiedy złościłem się w dzieciństwie, rodzice na przykład nie mentalizowali złości, bo w ich domu na przykład złość zamieniała się właśnie w jakąś agresję i furię, więc kiedy widzą złość u dziecka, nie umieją tego obsługiwać, więc na przykład mówią,
na pewno jesteś głodny, weź coś zjedz. Albo nie, złość piękności szkodzi, tutaj nie ma miejsca na przeżywanie takiego uczucia. Nie? Czyli jakby później taki dorosły, jakby też nie mając kontaktu, przyzwolenia na tą złość, jakby przeżywając ją jako coś takiego zagrażającego, wręcz niszczycielskiego, tak? No bo to jakoś tam się w człowieku rozrasta, puchnie i później jest takie jakby przeżycie, przeczucie, że to jest jakaś straszliwa, niszczycielska siła i jakbym to tylko z siebie wypuścił, to bym tam raził w promieniu iluś kilometrów, siał tam śmierć, pożogę i by było, się coś strasznego wydarzyło, więc jakby tą złość umieszczam w innej osobie, nie? Że to ona mnie złości, albo że to, nie wiem, ona się wścieka, nie? Albo nie wiem, mogę projektować tą złość na jakichś, nie wiem, innych, obcych, takie osoby, które jakoś tam nie mieszczą się w moich kategoriach, nie wiem, dobrych ludzi, tak? No tak, już nie chcę politykować za bardzo, ale też no, jakby w polityce to jest dość częste zjawisko i politycy, którzy mają trudności, nie wiem, z pomieszczaniem na przykład swojego lęku, gdzieś wzbudzają ten lęk u innych osób. Okej, czyli jeżeli ja potrafię dobrze mentalizować, to wiem, że na przykład ta złość jest moja, a nie twoja. Tak, nie przerzucam jej, tylko... Okay. No i też mogę mentalizować, że jeżeli ja tą złość wyrażę w formie agresywnej, no bo czuć złość jest okej. I wiedzieć, z czego ona wynika, nie wiem, informuje mnie na przykład o tym, że jakieś moje granice są naruszone i to jest bardzo ważna informacja i trzeba słuchać swojej złości, ale kiedy ja mogę ją wyrazić w taki sposób, żeby powiedzieć o tym, że jestem zła, bo czuję, że jakieś przekraczasz moje granice, a mogę się na kogoś wydrzeć i go zwyzywać, no to wtedy mentalizując wiem, że kiedy kogoś zwyzywam, to no to go zranię, to zrobię mu krzywdę, to on się będzie czuł bardzo źle z tym i że to wpłynie źle na naszą relację, nie? Że to jakby mentalizacja pozwala jakby przewidywać też te następstwa tego, w jaki sposób ja te emocje wyrażam, nie? Bo czuję, to jest jeszcze coś innego, a wyrażać to jest jakby druga kwestia, nie? To jest bardzo trudne, szczególnie w takich silnych właśnie emocjach. Jeżeli mamy problem z tą mentalizacją i chcemy się jej nauczyć, ale przychodzą takie bardzo trudne momenty, to jest rzeczywiście trudne. No, okej, ale do zrobienia. Do zrobienia. No, jeśli chodzi jeszcze o trenowanie, to tak bardzo polecam jakieś takie właśnie mnożenie wielu hipotez i nie przywiązywanie się do nich, nie? Że taka gotowość, elastyczność, otwartość na to, że to, co wymyśliłam, co mi się wydaje, niekoniecznie musi być prawdziwe. No, mam jakąś hipotezę, nie? To zresztą terapeuci robią to nagminnie, jakby tworząc różne hipotezy dotyczące pacjenta i później je weryfikują w trakcie jakby trwania procesu, kiedy poznają tego pacjenta bliżej. Nie? I my też właściwie powinniśmy mieć takie podejście do rzeczywistości czy do drugich ludzi, że no te nasze pierwsze wrażenia, oceny, które często, jak psychologia mówi, opierają się naprawdę na bardzo takich jakichś banalnych przesłankach. Nie jesteśmy wzrokowcami, nie wiem, mnóstwo czynników na nas wpływa, ale to jest też jakby informacja o tym, jak my odbieramy tę osobę i też musimy mieć świadomość, że to jest jakby nasz odbiór, nasz filtr, tak jak mówiła kiedyś moja pacjentka, że jak patrzę na kogoś pomiędzy swoich uszu, nie? A druga sprawa, jak kim ten człowiek jest, jakie on ma, nie wiem, intencje, zamiary, myśli, w ogóle jaki jest, tak? Czyli ta umiejętność widzenia drugiego takim, jakim on jest, zakłada, że ja mam jakąś hipotezę i ją weryfikuję, jestem otwarty na tego człowieka, nie wiem, obserwuję i nie wiem, i jestem w stanie powiedzieć, że wydawało mi się, że jest taki, ale z tego, co mówi, robi teraz, to się okazuje, że jest jeszcze jakoś inaczej, nie? Albo nie, że ten obraz może się jakby wzbogacać, rozwijać, nie? I to jest takie zresztą doświadczenie bardzo takie ożywiające, nie? Że nie żyjemy w naszych, nie wiem, stereotypach, klatkach jakichś takich, że to jest generalnie nudne, nie? Że taka jakby postawa tego zaciekawienia i otwartości jest dużo, dużo bardziej, daje więcej frajdy w życiu. Tak, tak. Ale też takim prostym sposobem, na przykład, jeżeli wydaje nam się, że na przykład inni myślą o nas to czy tamto, to bardzo często to jest, im więcej jakiegoś lęku i niepewności człowiek nosi w sobie, to te hipotezy bywają daleko idące i dzikie często. Najprostszy sposób to jest po prostu zapytać.
jakoś konfrontować. Nie? No to wydaje się proste, ale no nie każdego jakoś na to stać, tak, żeby zapytać, słuchaj, wydaje mi się, że jakoś myślisz o mnie tak czy siak, czy to prawda. Nie? To jest też fajne właśnie w terapii grupowej, że często można dostawać informacje zwrotne, czy nawet wprost o nie pytać, i to jest takim bardzo cennym doświadczeniem, które bardziej też nas urealnia. Nie? Możemy zapraszać innych, żeby zaglądali w głąb jakoś naszego umysłu i na przykład mówili, co tam widzą. Nie? To jest też taka fajna, coś, co bardzo cenię, taka wymiana intelektualna, czy emocjonalna, czy nie wiem, właśnie to taka otwartość na to, co ten drugi gdzieś widzi, nie? No i też jakieś szukanie różnych perspektyw, poczucie humoru, nie? Wszystko to, co jakby też jest tym, co nas jakoś pobudza do odnajdywania tej jakby trzeciej perspektywy, nie? Nawet patrząc na przykład na relacje z drugim, nie? Tak sobie możemy pomyśleć, a co by powiedział o tej naszej rozmowie, czy o tym, co się tutaj między nami wydarzyło, ktoś, kto by patrzył na to na przykład z boku. To mogą być takie zatrważające czasami wnioski. Tak. Trzeźwiące, no, myślę, że trzeźwiące w najlepszym wypadku. No okej, czyli no ja mam wrażenie, że już odpowiedziałeś na te pytania, ale chciałabym, żebyś to podkreśliła, co nam daje, po co w ogóle dobrze mentalizować, co nam daje ta zdolność dobrej mentalizacji? Dobra, po co tego się uczyć? Postaram się w skrócie. No przede wszystkim radzenie sobie z emocjami i to nie tylko właśnie przez takie odreagowywanie, przez działanie, ale przede wszystkim przez jakąś taką manipulację w umyśle, nie? Co ja czuję, dlaczego, jakoś nie uciekam od tych emocji, one, nie? Pozwalam tam sobie im wyżyć i zadaję pytania, nie? Czyli takie myślenie o emocjach jest bardzo przydatne, nie? W takim w ogóle regulowaniu siebie. No i też takie wrażenia somatyczne możemy przekształcać w jakieś idee, nie? Często to leży w ogóle u podłoża takich zaburzeń psychosomatycznych, to, że jakby emocje są, że tak powiem, pakowane w ciało i tam je w jakiś sposób przeżywamy w sposób zastępczy, nie? A tutaj jest ten proces odwrotny, czyli każda emocja, która ma ten aspekt fizjologiczny, może być jakby rozumiana, tak? Przekształcona w jakąś ideę, którą można z jednej strony zwerbalizować, ale też zakomunikować, nie? W relacji z drugim. No to, że rozumiemy jakby stany innych ludzi, jakby ułatwia też rozumienie w ogóle jakichś zdarzeń społecznych, nie? Że ułatwia to w ogóle tworzenie więzi jakichś z drugimi. No to, że możemy odczytywać właściwie różne sygnały ze strony otoczenia, to też dzięki temu jakoś lepiej nam się po prostu funkcjonuje w różnych sytuacjach społecznych, nie? Że nie wiem, że wydaje nam się, że ktoś nas unika, a w gruncie rzeczy, jeśli pomyślimy, czemu on akurat przeszedł na drugą stronę ulicy, to możemy znaleźć 10 innych wyjaśnień i wcale nie musimy się do nich przywiązywać, prawda? Albo, nie wiem, rozumiemy też pewne mechanizmy nieporozumień, bo jesteśmy w kontakcie z tym, możemy dostrzegać, że ktoś nas po prostu nie rozumie, nie? I to nie musi prowadzić do jakiegoś wielkiej awantury i wrogości i jakiejś izolacji, tylko mogę to zakomunikować, próbować wyjaśnić. Na ogół, jeżeli do ludzi podchodzimy w sposób nieagresywny i taki ze swojego punktu widzenia tego komunikatu ja, to są w stanie w miarę to wytrzymać i są skłonni nawet nas zrozumieć. Co to znaczy, Renata, powiedz mi proszę, komunikat ja? To właściwie podaj przykład. Ja myślę, ja czuję, mi to robi, według mnie. Okej. Okay. Tak po prostu, no, po prostu ja. Dobra. No, wiesz, obiecałam ci na początku, że będę cię ciągnęła trochę za język, więc tam trochę cię pociągnęłam teraz. Okej, okay. Czyli komunikat ja, czyli po prostu, bo my w ogóle często rzeczywiście mówimy ogólnie, tak, że jakby my tutaj myślimy tak i tak, a mówiąc ja, to co to daje, że nie mówimy my, tylko ja? No przede wszystkim, jeżeli mówię ja, to jeżeli mówię to odpowiedzialnie, to no właśnie, to ja biorę odpowiedzialność za to, co mówię, tak? Że to nie jest tak, że ty mnie wkurzasz, tylko ja czuję się zezłoszczona, kiedy ty robisz to i tamto, tak? To jest przede wszystkim moja złość i ja biorę za nią odpowiedzialność. Nie? To, że ja akurat przeżywam ciebie jako takiego, który mnie złości, no to też jest
jakby moje i mój sposób przeżywania, nie? Także no, rzeczywistość nie jest taka, jak nie ma tak zwanej obiektywnej rzeczywistości, nie? Każdy przeżywa ją w subiektywny sposób i ten sposób przeżywania jest związany z tym, w jaki sposób to jego przeżywanie się ukształtowało, najczęściej w tym nieszczęsnym, wczesnym dzieciństwie. Oczywiście podlega to modyfikacjom, ale no, no jednak te gdzieś tam te ścieżki są wyślizgane i ciężko czasami z nich jakby zboczyć, nie? I to jak jakby dzięki temu, że jakoś adekwatnie dzięki tej mentalizacji możemy jakoś reagować na różne sytuacje, to też możemy jakoś kontrolować to swoje zachowanie też bardziej. I też jeżeli widzimy swoje i innych zachowania nie w oderwaniu od kontekstu, ale właśnie patrząc jakoś szerzej, dlaczego ktoś teraz na przykład tak się zachował, nie, co nim mogło kierować, nie, tak jaką ma historię, tak, że znając człowieka trochę głębiej możemy jakby też pewne rzeczy tłumaczyć, też jakby nie brać w cudzysłowie do siebie, tak, tylko wiedzieć, że ktoś tak ma, bo na przykład miał taką, a nie inną historię, ma takie, a nie inne trudności w funkcjonowaniu, nie? Że no też jakby uświadamiamy sobie wpływ własnych przekonań i myśli, czy emocji na to, jak tą drugą osobę właśnie poznajemy, nie? Że cały czas mamy takie jakby taki tryb przypuszczająco, wątpiąco, jakby subiektywny włączony, nie? Bo to, zresztą to bardzo prosto widać, jak się zapyta kogoś, jak odbieracie jakąś tam pana X, nie? I jest, nie wiem, 10 osób i 10 odbiorów, no to w końcu jaki jest ten pan X, nie? I kto ma to wiedzieć, nie? Każdy go przeżywa gdzieś ze swojego miejsca. No i to, co ja jakoś wyjątkowo cenię sobie w tej zdolności do mentalizacji, to, że ona daje właśnie ten taki względny spokój, nie? Że można po prostu akceptować to, że życie bywa różne, ludzie bywają różni, że nie musi mi to w jakiś sposób, nie wiem, zagrażać, czy że ich wersja widzenia, przeżywania jest, nie wiem, lepsza od mojej, czy cokolwiek, tak? Tym, że to jest że taki rodzaj po prostu mozaiki, taki tego wieloobrazu. No i generalnie to właśnie oddzielanie od tego, co jest moje, co jest nie moje, to też jakoś często ściąga to ciśnienie związane z tym, że ja muszę nie wiem, czuć się odpowiedzialna za wiele rzeczy, myśleć za kogoś, ratować kogoś, nie, to takie mechanizmy, nie wiem, współzależnienia są mocno też związane z tym, że ktoś nie oddziela tego, co jest jego, a co jest, nie wiem, problemem drugiej osoby, nie, czyli pilnowanie tego swojego ogródka i nie, jakby pilnowanie też tych granic, żeby nie wchodzić w granice innych na przykład przez, nie wiem, nadopiekuńczość, że ja wiem lepiej, co jest dla ciebie lepsze, albo tylko to, jak co ja myślę, że jest dobre dla ciebie, to jest dla ciebie dobre, nie? To są bardzo łatwe nadużycia w stosunku do dzieci często, nie? Czyli jakby dajemy ludziom żyć generalnie wokół siebie, kiedy uznajemy, że oni mogą mieć zupełnie swój sposób, nie wiem, przeżywania rzeczywistości. No i też nie zaprzeczamy rzeczywistości też w takim sensie, jak taki, nie byłabym terapeutą systemowym, gdybym nie wzięła pod uwagę jeszcze tego jakby kontekstu, w którym żyjemy, nie? Że żyjemy też w takiej kulturze, która twierdzi, że my możemy wszystko, powinniśmy wszystko, co chcę, to mogę, nie? Która zaprzecza wszelkim, nie wiem, jakimś ograniczeniom, utratom, przeżywaniu w ogóle jakiejś utraty, że to, nie wiem, że jesteśmy omnipotentni w zasadzie, tak? Jak się tylko mocno zepnę i zaprzęgnę wszelkie moce, to po prostu mogę wszystko, nie? Że to, no to jest pewien fałsz, który skazuje nas na jakąś frustrację i przeżywanie w jakiś taki jakiś przykry z pozycji, nie wiem, ofiary jakiejś pokrzywdzonej rzeczywistości, tak? A kiedy ją jakby rozumiemy, że te ograniczenia jakoś istnieją i nie wiem, że sami też jesteśmy ograniczeni, to jakoś ułatwia, nie? No a poza tym to, co najbardziej już jakoś mnie przekonuje do tego, że warto się w tej mentalizacji szkolić, to taka możliwość nie wiem, jakiegoś takiego otwartego umysłu, który pozwala rzeczywiście poznawać, widzieć ludzi względnie takimi, jakimi są. Oczywiście cały czas mając na uwadze to, że jednak jesteśmy tym filtrem i patrzymy swoimi oczami. I to jest coś takiego, że w relacji, kiedy człowiek widzi, czuje się widziany i
jego emocje są uznawane, kiedy dajemy drugiemu prawo do tego, żeby był taki, jaki jest. Nie? To tak szumnie tam brzmi jako akceptacja pewnie gdzieś, ale jakby taka prawdziwa akceptacja jest możliwa wtedy, kiedy rzeczywiście dobrze mentalizujemy. I to sprawia, że też razem z tym nastawieniem takiej ciekawości, otwartości i tego, że to jest trochę tak jak z podróżowaniem, tak? Że jeżeli nie robimy sobie dokładnie takiego planu, że musimy być tam i dokładnie ta mapa tak wygląda, nie tylko z taką otwartością na to, co się jakby wydarza i takim eksplorowaniem, z takim dużym zaciekawieniem, to jest szansa na takie naprawdę prawdziwe, bliskie relacje. Nie? Kiedy mamy kontakt ze sobą i tak naprawdę z tym drugim człowiekiem. Mhm. Jezu, wiesz co, chyba cofam te słowa, które powiedziałam na samym początku, że mentalizacja jest, że każdy potrafi tak dobrze mentalizować i że to jest po prostu, wiesz, taka wrodzona umiejętność, bo to, co mi teraz mówisz, myślę sobie, że no to rzeczywiście trzeba mocno szkolić, albo przynajmniej ja muszę się trochę podszkolić. Jak tak słucham, czym jest ta mentalizacja? Świetna rzecz, świetna sprawa, naprawdę warto, myślę sobie, pochylić się nad tą mentalizacją właśnie. Dziękuję Ci serdecznie, Renata, za ten podcast. Jak Ci się podobała rozmowa? W momencie, kiedy z zaciekawieniem i bez jakichś założeń zaczęłam wchodzić w tą wymianę, pomimo, że głównie ona polegała na tym, że zadawałaś pytania, to robiło mi się coraz lepiej i ciekawiej w tej rozmowie. Super. Okej. No to bardzo się cieszę. To mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem w kolejnym, być może jakimś odcinku podcastu. Jak już się przyzwyczaiłaś może do tej formy i jest Ci w niej dobrze. Dobra, dzięki serdeczne. Dziękuję Wam również za odsłuchanie kolejnego odcinka podcastu Przystań i posłuchaj i do usłyszenia za jakiś czas. Cześć Renata, pa! No, cześć.